Druga połowa maja to czas tradycyjnych juwenaliów. Jako pierwsi swoje święto rozpoczęli studenci AWF Katowice. Przed nimi 3 dni zabawy, koncertów i happeningów, ale też łamigłówek do rozwiązania czy konkurencji do zaliczenia. Z kolei we wtorek 21 maja ruszają juwenalia śląskie, które zjednoczą studentów w większości uczelni z regionu. Magda Sincewicz. Drużyny 5-osobowe mają zaznaczone punkty na mapie. I to są wszystkie główne 6 punktów, do których muszą dotrzeć. Tak właśnie rozpoczęło się tegoroczne święto studentów uczelni imienia Jerzego Kukuczki. Chwilę później studenci byli już w Parku Kościuszki. By tam dotrzeć, musieli się trochę zmęczyć. Potem przyszła pora na wysiłek umysłowy. Mamy zadanie rozwiązać i to nam da kolejne miejsce, które musimy zrobić w grze terenowej. I to zadanie polega na tym, rozszyfrować. Nic nie muszą, ale chcą. Mamy zamiar wykorzystać 100% to, że mamy prawa na naszej uczelni. Wykorzystamy na maksa, będziemy się bawić od rana do wieczora. Mamy załatwione noclegi, tak że nawet nie wychodzimy poza uczelnię, więc no. Wśród atrakcji AWF-aliów są imprezy tematyczne, turnieje sportowe i e-sportowe, międzyuczelniana gra terenowa czy rywalizacje z wykładowcami. Z roku na rok tak naprawdę jest coraz ciekawiej u nas. Mamy tutaj turnieje sportowe, ponieważ jak to uczelnia sportowa, opieramy się na sporcie, ale nie tylko, ponieważ mamy dużo atrakcji poza naszymi głównymi turniejami, gdzie studenci, którzy nie biorą udziału albo mają na przykład przerwę, mogą znaleźć coś też dla siebie albo zintegrować się również ze swoją grupą. Ale nie tylko, integracja jest ważna. Studenci przeżywają to bardzo, ponieważ wciąż mamy studentów, którzy nigdy nie mieli balu maturalnego ze względu na pandemię. No i oczywiście mamy grono ponad 1000 osób, które rozpoczęły studia w tym roku akademickim, czyli w październiku ubiegłego roku i dla nich to będzie pierwsze święto akademickie, pierwsza WF-alia, no więc ci szczególnie z dużym napięciem oczekują, co to się może wydarzyć. A będzie się działo przez kilka najbliższych dni, nie tylko na AWF-ie. We wtorek rozpoczynają się juwenalia śląskie. Juwenalia Śląskie to jest chyba największe wydarzenie społeczności studenckiej. Bardzo się cieszymy na kolejną edycję. Myślimy, że naprawdę nas mile zaskoczy w tym roku. Początek w samo południe, kiedy to przez Katowice przejdzie barwny korowód. Studencki pochód przebierańców zakończony zostanie symbolicznym przejęciem władzy w Katowicach i imprezą taneczną w Parku Powstańców Śląskich.